Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Łazienk, witam serdecznie w prawdziwie wakacyjnym pierwszym odcinku tego roku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o przygotowaniach dokumentacyjnych, jak się przygotować, jakie ubezpieczenie ewentualnie wykupić na wyjazdy wakacyjne. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o jednym z ważniejszych rzeczy w naszym samochodzie, czyli o oponach. Na co zwrócić uwagę przed wyjazdem, czym się różni taka zwykła jazda do pracy, a wyjazd z całą rodziną w długą trasę. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dzień dobry panie Sławomirze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Sławku, taki wyjazd codzienny do pracy zdecydowanie różni się z tym od wyjazdu takiego wakacyjnego w długą podróż z dużym obciążeniem. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak przygotować się do takiego wyjazdu? No tak, to prawda. Tutaj na miejscu, jeżdżąc do pracy, jak pan wspomniał, możemy jeździć na oponach słabszych, dojeździć do końca, do tych punktów kontrolnych, o których zawsze jest mowa. Natomiast wyjazd w trasę 1000, 1500 w jedną stronę, to już jesteśmy zdani na dobrą oponę i tutaj po prostu na słabszych oponach nie ma co się wybierać nawet w trasę, dlatego że w pewnym momencie możemy mieć problemy i wydane pieniążki niepotrzebnie gdzieś w innych krajach. I to grube pieniążki, bo tutaj złotówkę mamy, tam euro, więc troszkę inny przelicznik. Więc przed tym wyjazdem należałoby podjechać do serwisu, w którym serwisujemy koła i zapytać, czy te opony się nadają na długi dystans. Może sprawdzić wyważenie ewentualnie, bo jeżdżąc na miejscu możemy nie odczuwać tych drgań. Natomiast przy większej trasie na autostradach możemy sobie pozwolić na większą szybkość. Te drgania, które się zaczną pojawiać, będą raz, że niepokoiły, a druga sprawa, no, wybijały końcówki, drążki, wszystkie elementy zawieszenia samochodów, więc jak gdyby tutaj przede wszystkim na to zwrócić uwagę. No, wyższy bieżnik, wiadomo, na długiej trasie możemy spotkać różne warunki drogowe i deszcz w tym momencie po prostu wyższy bieżnik będzie skuteczniej wyprowadzał wodę, zajedziemy i wrócimy bezpiecznie. Też warto sprawdzić, jeżeli się wybieramy za granicę, czy dane przepisy w danym kraju właśnie odnośnie wysokości bieżnika nie obligują do tego, aby ta nasza opona w Polsce niby dobra, a za granicą może być już zakwalifikowana jako do wymiany. Tak jest, ma pan rację. W tym momencie, tak jak na badaniach technicznych, opona minimum powinna mieć 4 mm. Sugeruję, żeby te 4 mm miała przy wyjeździe za granicę na tą dłuższą podróż, minimum te 4 mm musiałaby mieć. Panie Sławomirze, a co z ciśnieniem? Bo oczywiście, jeżeli ktoś regularnie kontroluje, ale to ciśnienie, które jest normalnie w aucie przy obciążeniu 1-2 osoby, zazwyczaj producenci podają w autach właśnie dwa warianty właśnie ciśnienia. O co tu chodzi? Tak, właśnie jeżdżąc do pracy zazwyczaj sam, może z kimś, z jedną osobą, rzeczywiście to jest podane na etykiecie minimalne ciśnienie. Natomiast wybierając się gdzieś na wycieczkę z zagranicy, na pewno jesteśmy troszeczkę bardziej załadowani, no w kilka osób, więc tutaj należałoby spojrzeć na etykietę i sprawdzić, jakie jest podane ciśnienie maksymalne. Myślę, że mądrze by było podjechać do serwisu, te ciśnienie posprawdzać, dopompować, żeby po prostu w trasie opona się nie grzała, nierównomiernie również się zużywa wtedy, jeśli jest za niskie ciśnienie, więc myślę, że zapas też oczywiście sprawdzić, bo zapominamy o tym zapasie, oczywiście te samochody, które mają, dlatego że w tej chwili współczesne samochody już nie mają zapasówki, mają taki komplet do pompowania kół, ewentualnie opona ramflat, na której możemy jechać bez powietrza, więc to ani sprężareczki nie ma, ani zapasowego koła, w związku z tym na takim ramflacie możemy przejechać do najbliższego serwisu tam 50-70 km, także po prostu, żeby te śmieszna rzecz jak zapasówka, ale żeby ona była i była sprawna. Właśnie tutaj wyprzedził pan moje następne pytanie właśnie o te koło zapasowe, którego w większości aut współczesnych nie ma. Są jakieś zestawy naprawcze, są spreje uszczelniające.
Czy coś w tym zestawie trzeba sprawdzać co jakiś czas? Znaczy przede wszystkim dobrze było zobaczyć instrukcję, jak tym się posługiwać, bo nie jest to mocno skomplikowane, aczkolwiek przy złapanym kapciu wiadomo, czas gra rolę, więc tutaj jak gdyby dobrze było sprawdzić, czy ta sprężarka w ogóle pracuje, czy jesteśmy w stanie sami napompować to koło. No oczywiście, jeśli nie ma takich zestawów, czy nie działa, no zostaje nam telefon i asystans, nie? A tu już są koszta, częściowo pokrywa ubezpieczyciel, częściowo musimy sami pokryć, także w różnych wariantach różnej umowy ubezpieczeniowej to występuje. Jeżeli oczywiście takie ubezpieczenie mamy. Państwo, że wspomniał Pan, żeby przyjechać do serwisu, sprawdzić ciśnienie. Oczywiście wiele osób może się troszeczkę zaśmiać z tych słów, które Pan powiedział, ale nie tylko ciśnienie, bo sam przegląd, spojrzenie fachowym okiem na oponę, które mamy założone w aucie, może wiele nam przyszłych kłopotów zaoszczędzić, bo różne ciała obce siedzą w oponie, o których nawet możemy nie wiedzieć. Oczywiście tak bywa właśnie, że jeździmy już z wbitym gwoździem w oponę. Ani kontrolki sygnalizujące ubytek ciśnienia, ani my nie zauważamy wzrokowo tego, że tego ciśnienia nie ma. Natomiast przy sprawdzaniu ciśnienia już to możemy wyłapać. Poza tym właśnie pompując koło, zazwyczaj fachowiec rzuci okiem na głębokość bieżnika, czy coś tam właśnie nie wystaje nietypowego, czy nie ma jakiegoś nadcięcia niepokojącego, które grozi wystrzałem takiej opony. Także myślę, że rozsądnie by było to poprosić serwisanta, żeby obejrzał te opony, czy na nich bezpiecznie zajedziemy i wrócimy. Nawet podnieść auto, zakręcić tym kołem, czy właśnie nie ma widocznych właśnie jakichś guzów na boku, od wewnątrz, gdzie nie widać na co dzień, gdy spacerujemy wokół auta. Tak, oczywiście, z zewnątrz to jest to do wyłapania, natomiast właśnie na podnośniku, którym możemy podnieść wyżej i zajrzeć od środka, obrócić tym kołem i sprawdzić, czy nie ma jakichś właśnie pęknięć, czy nadcięć właśnie od wewnętrznej strony, bo tak jak Pan wspomniał, z zewnątrz to przy spacerze, przy samochodzie możemy zobaczyć, natomiast wewnątrz już nie zobaczymy. Myślę, że wyważenie też będzie takim jakby wyznacznikiem, że po prostu przy ważeniu bardziej jest wnikliwa kontrola takiego koła i w tym momencie jesteśmy w stanie to wyłapać. Czasami niektóre wewnętrzne uszkodzenia opony właśnie nie widać, a często nie da się wyważyć. Dokładnie tak. Typu jakieś pochukiwania opony niepokojące. Też dobrze było zasygnalizować w serwisie, że coś się dzieje, czy opona huczy tylko dlatego, że jest wyząbkowana, czy właśnie może dlatego, że osnowa siatki drucianej puściła i w tym momencie jest to niebezpieczne i w taką daleką podróż nie należałoby się wybierać na takiej oponie. Tak, Szanowni Państwo, wszelkie zaniedbania w kwestii opon to jest nasze bezpieczeństwo, nasze życie, można powiedzieć. Także dbajmy o ten element, który jako jedyny styka się z jezdnią. I cóż, dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Państwu. A Państwu no, życzę szczęśliwych wyjazdów na te wakacje wymarzone. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.